Dzień dobry, nazywam się Michał Kurkowski, jestem zastępcą kierownika budowy. Jesteśmy generalnym wykonawcą, firma SBUT S.A. ze Starogardu Gdańskiego i jesteśmy generalnym wykonawcą tutaj budowy hali gimnastycznej imienia Leszka Blanika na AWF-ie. Prace przebiegają tutaj zgodnie z założonym harmonogramem. Jak widać, jesteśmy na ukończeniu stanu surowego, zamkniętego. Do końca lutego mamy zamknąć tutaj stan surowy na tym budynku. Kończymy prace konstrukcyjne, pozostały już tylko praktycznie żelbetowe attyki do dokończenia i pokrycie dachu. Kiedy planujemy koniec budowy hali Leszka Blanika? Koniec budowy zaplanowany jest na listopad bieżącego roku, 2016. Ma to być data już uzyskania pozwolenia na użytkowanie tego obiektu.